Witajcie, przyjaciele. Czy tylko ja, czy może i wy zauważyliście, że ludzie coraz rzadziej klękają podczas modlitwy? Mówię oczywiście o chrześcijanach w kościele. Zwykle było tak, że podczas każdego nabożeństwa w pewnym momencie pastor i ludzie klękali. W wielu kościołach były nawet ławki z klęcznikami, ponieważ rozumiano, że kiedy idziesz do kościoła, w którymś momencie klękasz przed Bogiem. Ale wydaje się, że w dzisiejszych kościołach ewangelicznych prawie wszyscy stoją, kiedy się modlą. Podnoszą ręce, czasem pochylą głowę, ale bardzo niewielu ludzi klęka podczas modlitwy. Zastanawiam się, czy czegoś nie tracimy. Znajdujemy to w Biblii. Jest oczywiste, że postacie biblijne Starego i Nowego Testamentu przez większość czasu klęczały, gdy zwracały się do Boga w modlitwie. Ponieważ twoja postawa, twój język ciała mówi coś o twoim nastawieniu. Widać to nawet w królestwie zwierząt. Pies alfa, przywódca, ma wysoko uniesioną głowę, a gdy uległe mu psy podchodzą do niego, nieco się kulą. Nawet w innych religiach i królestwach świata, gdy ludzie zbliżają się do króla, klękają. W niektórych krajach, jak Chiny, padają na twarz i czołgają się przed cesarzem ze spuszczoną głową, zanim się do niego zwrócą. Jednak obecnie chrześcijanie nie mają problemu z pozycją stojącą w obecności Wszechmogącego. I dlatego zastanawiam się, czy czegoś nie tracą. Dowiedzmy się, co mówi Biblia na ten temat. Na przykład w Psalmie 95:6 czytamy: pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił. W liście do Efezjan 3:14 Paweł mówi: dlatego zginam kolana moje przed Ojcem. Zarówno w publicznym, jak i prywatnym uwielbieniu naszym przywilejem jest zginanie kolan przed Panem, gdy składamy Mu nasze prośby. Biblia mówi, że taki był przykład Jezusa. W Ewangelii Łukasza czytamy: a sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się. Tak więc, przyjaciele, to powinno rozstrzygnąć tę kwestię. Jeśli nasz Pan i Zbawiciel widział potrzebę klęczenia przed Bogiem Ojcem, to o ileż bardziej my, grzeszni śmiertelnicy, powinniśmy poświęcić czas w naszych osobistych modlitwach, aby uklęknąć. Możesz zajrzeć do Dziejów Apostolskich 9:40, 20:36, 21:5. Jest tam napisane: padli na kolana i modlili się. W księdze Ezdrasza, wyznając swoje grzechy przed Bogiem i grzechy ludu, Ezdrasz klęczał w modlitwie. W księdze Daniela 6 można przeczytać słynną historię o Danielu w jaskini lwa, który zgodnie ze swoim zwyczajem otworzył okna, klęczał i modlił się 3 razy dziennie. Bóg pragnie, abyśmy na nowo odkryli znaczenie ukorzenia się przed Panem i zachowywania postawy pełnej czci, gdy się modlimy. Możesz spojrzeć na historię Eliasza w Biblii, na jego zwycięstwo na Górze Karmel. Ukląkł, gdy modlił się, a ogień zstąpił z nieba. Później tego samego dnia ukląkł jeszcze 7 razy i spadł deszcz. Następnie możesz spojrzeć na historię, w której Salomon poświęca świątynię. Jest napisane, że król zbudował platformę i klęknął przed ludem. W tym miejscu powinienem dodać, że nie zawsze trzeba klękać podczas modlitwy. W Biblii można przeczytać, że po poświęceniu świątyni Salomon modlił się stojąc, wypowiadał błogosławieństwo i błogosławił lud. Nie trzeba zawsze klęczeć podczas modlitwy, a czasami jest to po prostu niepraktyczne. Byłem już na nabożeństwach, gdzie ławki były ciasno ustawione, a podłoga była betonowa i zimna. Niekiedy z wiekiem trudno jest klękać. Bóg nie chce, abyśmy klęczeli w pozycji, w której odczuwamy tak wielki ból, że nie jesteśmy w stanie myśleć o modlitwie. Ale mając to wszystko na uwadze, jest wielu młodych, zdrowych ludzi, którzy po prostu nigdy nie poświęcają czasu na to, by klęknąć przed Bogiem. Nasza postawa mówi coś o naszym szacunku. Wystarczy spojrzeć na różne religie świata. Muzułmanie nie mają problemu z klękaniem 5 razy dziennie i modleniem się do Allaha. Buddyści, Hindu i wiele innych religii również klęka przed swoim Bogiem. Czyż Bóg chrześcijan nie jest jeszcze bardziej tego godny? Czyż nie jest potężniejszy? Czy nie jest bardziej święty? Biblia mówi nam: i ukorzy się mój lud i będą się modlić i szukać mojego oblicza. 2 Kronik 7:14. Jednym ze sposobów, w jaki się uniżamy, jest to, że klękamy przed Panem. Tak więc, przyjaciele, mój apel nie dotyczy tego, że zawsze musicie klęczeć, kiedy się modlicie. Piotr pewnego razu tonął. Powiedział: Panie, ratuj mnie. Szczepan za chwilę miał zostać ukamienowany. Modlił się. Jezus modlił się na krzyżu podczas swojej męki. Nehemiasz modlił się, gdy podawał królowi Persji kubek wody. Biblia mówi: módlcie się nieustannie.
W naszych uroczystych nabożeństwach nie zapominajmy o tym, by pokornie modlić się przed naszym Bogiem i Stwórcą.